Jak zdarza mi się jechać do więzienia z dobrym słowem albo do poprawczaka, do domu dziecka, czasami na onkologię, do dzieciaków umierających, zdarza mi się spotykać właśnie takich 16-17-letnich dzieciaków, którzy właśnie no już wiedzą, że umrą i są przygotowywani. Ale czasami jestem w takich hardkorowych placówkach, nie? Jakieś kurde speluny, rurki, wiecie, po prostu do striptizu, stadiony, hale, no wszędzie. I zdarzało mi się, że po prostu stawał koleś i mówi tak: ziomeczku, co ty palisz? Ja mówię: mordo, ja już 12 lat nie palę marihuany, nie? A, świrujesz, to co ty się tak uśmiechasz? Ja mówię: to co ty pijesz? Ja mówię: wiesz co, ja nie piję alkoholu, generalnie nie piję alkoholu. Czasami tam, wiesz, żywca zero, nie? Ja mówię: a, świrujesz? Ja mówię: no nie, no nie piję, nie palę, nie. To co ty się tak uśmiechasz? A ja mówię: powiedzieć ci ono, a ja nie. Znaczy, mówię mu, nie? Że jakby od kiedy wyszedłem z depresji i wyszedłem z lęków, wyszedłem z przytłoczenia, z rozpaczy, to naprawdę zaufajcie mi, życie na trzeźwo jest po prostu na maksa najlepsze, nie? Na lepsze. Po prostu można żyć na maksa na trzeźwo i po prostu być szczęśliwym. Zgadza się? Tak czy nie? I to nie... To nie o to chodzi, że ja teraz pokazuję na ludzi palcem, ten pije piwo. On pije piwo. Zlinczujcie go. Nie, bo czasami tam prowal, nie? Jeden na 3 miesiące. Ale generalnie ja nie mam nic w ogóle do ludzi, tylko ja mówię wam, że życie na trzeźwo istnieje, nie? I jest najlepsze. Najlepsze jest haj na trzeźwo, tak? Nie pije 4 miesiące, to rozmachu. Jak lubię tego ja. No, nie piję. Poczekaj, porozmawiajmy o tym. Okay. Jak 4 miesiące nie pijesz? To są 4 miesiące, no. I jak się z tym czujesz? A wiesz co, piję dużo piwa 0%. Tak sobie wymyśliłem, bo piję piwo normalne. I polecam wszystkim. Ale słuchajcie, to nie jest klub A. Ale bez blokowania produktu. To nie jest klub A, tylko koncert. Chciałem wam tylko powiedzieć. Chciałem wam tylko powiedzieć, że jeśli ktoś tutaj ma taką zwałę, że nie może sobie poradzić z używkami, to da się. Lecimy. Znacie ten numer? Zagram go dla was. To będzie ostatni kawałek dzisiejszego wieczoru. Tak czy nie? Tak czy nie? Przekonaliście mnie. Zostaję jeszcze w Częstochowie z dedykacją dla wszystkich księży, braci zakonnych. Szanuję was i kocham was na maksa. Kochacie nasz Kościół? Lecimy z tym. Moje słowa są bezwzględnie dla wszystkich, nawet kiedy wszyscy są bezwzględni dla mnie. Bez względu na rasę, wyznanie czy klasę społeczną, uwzględniłem przywitanie. Cześć. Spójrz na mnie, jesteśmy tacy sami, a czemu tacy jesteśmy, się sami poróżniamy. Czasami myślimy inaczej, uprawdzi o Bogu, naprawdę to powód. Bacz się być razem i znaleźć kompromis, co łączy małe pomosty ludzkości. Słowa jest tyle liter, tyle można łączy zdania. Ludzkie życie ma rozłączyć mowa. Łączy nas prawda, a klasa rozłącza. Naprawdę nie kłamie, ja tylko. I łączy nas sekret, zdrada rozłącza. Zdradzę ci sekret, tylko nie wyłączaj. Mam na imię Diotka, to pseudonim. Ty znak, to synonim, nad włączony. Mam tyle do zaoferowania. Moje zainteresowania to nie tylko i wyłącznie wiara. Choć tylko i wyłącznie wiara nam pozwala interesować się Robertą, którą świata przestawiam. W końcu tak się przedstawiam milionom słuchaczy, przełączam na. Kiedy włączysz mnie, ja połączę cię. Uwielbiamy teraz. Zdywamy teraz, ludzie! Kiedy włączysz, wszyscy! Karmi mnie! Karmi mnie! Karmi mnie prawdziwym światłem dnia i pozwala lepiej widzieć świat. On!
łączę się w bólu z bliźnimi, gdy cierpią. Nie wyłącznie w Aleppo, ale pod moim blokiem tacy dęsą. Niedaleko nas wyłączone społeczeństwo. Wielką biedą bezrobociem siedzą w kropce z alkoholem i łączą te kropki. A kto ich oświeci, jak odnaleźć łącznik do życia, gdy błądzą w ciemności? Jestem ojcem i mężem, połączył nas rzęsy małżeński, a rozłączy śmierć. Czasem wiąże koniec końcem, ale koniec końców będziemy na dobrej. Ej, to dobrze czy źle, że nikogo nie wyłączam, kiedy myślę o ludziach. Nie mam na wyłączność życia, mam wyłącznie życie, bo słuchaj, słuchaj. Jestem człowiekiem jak ty, pragnę pokochać i być pokochanym, i pokonać wroga, nie być pokonan. Dołączysz do walki, połączymy siły. Zrozumiałem, że byłem zarozumiały, zrozumiałem, że nie zrozumiesz tej prawdy, bez zrozumień na miary. Nie ma porozumienia między rozumem a sercem, nie rozumiesz, będę więc się szeroko rozumiany. Wow. Ludzie kochani, czy są tutaj ludzie, którzy kochają Jezusa Chrystusa? Kiedy pocznie, ja połączę cię, bo on włączył mnie i wyłączy śmierć. Kiedy włączysz, 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 o, ten obrzyd karmi mnie. Co? Włącz go do życia. Włącz, włącz, włącz. Karmi mnie. Karmi mnie prawdziwym światłem dnia, yeah. I pozwala lepiej widzieć świat. Karmi mnie. Unieś swoją rękę do góry, jeśli jesteś człowiekiem, który kocha Chrystusa, który szuka Jego miłości. I ogłaszaj teraz w tym miejscu, nad swoim życiem, nad całym miastem, że Bóg jest miłością, że jest miłosierny i szuka każdego człowieka. I ogłoś teraz, że Jezus jest Panem. Powiedz to w tym miejscu. Jezus jest Panem. Nie wstydź się Jego imienia. Niech jest, tak jest. Niech będzie wywyższone Jego imię. Jak ma na imię nasz Bóg? Jak ma na imię nasz Bóg? Jak ma na imię nasz Bóg? Jezus! Jak ma na imię nasz Bóg? Jezus! On ma tak na imię. I słuchajcie, naprawdę, jak wszedłem do kościoła, dzięki Ci Panie, bo słuchajcie, no, sorry, bo już mam, wiecie, jestem po prostu cały czas zanurzony w Jego sercu, cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy. I po prostu chcę Wam powiedzieć, że czasami jak Pan przychodzi do mnie, powala mnie, ja naprawdę boję się brać długopisa nawet. Do ręki, pisać jakieś teksty o nim, ten nieśmiertelny, wielki, który chce zbawić największego po prostu grzesznika, największego mordercy. Ja pamiętam historię ziomeczka, właśnie opowiadałem cię jednemu koledze, który po prostu zamordował swojego przyjaciela, nie? 12 lat przesiedział w więzieniu i tam był po prostu hardkorowym gitem i tak dalej, i tak dalej. I on się nawrócił, spotkał Jezusa. I teraz chodzi na pielgrzymki po całym świecie z takim gościem, który był przemytnikiem ludzi, nie? Przemycał miliony dolarów po prostu do Tajlandii, do Chin i tak dalej. I w końcu go capnęli, bo pracował w branży ITI. I on też w więzieniu się nawrócił. I teraz zebrał paczkę takich największych wariatów z osiedla, którzy kochają Boga i chodzą po całym świecie z wózkiem takim z rzeczami. I na początku jest ikona krzyż. I na przykład przeszli Stany Zjednoczone na krzyż, góry do dołu, nie? Szwecję, Francję, cały świat. I nie uwierzylibyście, takie konie w ogóle, no typy, mordercy i tak dalej, przemytnicy ludzi, grube sprawy, a idą z Jezusem na ustach, nie? Dlatego chcę, co ci chcę powiedzieć? Nie wstydź się Jezusa, gdziekolwiek nie będziesz. Pamiętaj, on powiedział, jak się zawstydzisz mnie przed ludźmi, to ja się ciebie zawstydzę. Wstydzisz się? Nie. No i tyle, bo przyszedł do mnie ziomek i mówi, powiedział tak, a ja nie wierzę. Ja mówię, okej. Co okej? No ja mówię, okej, nie, możesz nie wierzyć. Mogę nie wierzyć? Ja mówię, no możesz nie wierzyć. Jesteś wolny. Podejmij decyzję.